Witam serdecznie, nazywam się Michał Niemczyk i chciałem Wam opowiedzieć o jednej z najpiękniejszych monet próbnych drugiej RP. Jest to nic innego jak 100 zł 1925 Duży Kopernik. Moneta, która jest poszukiwana i bardzo mocno ceniona dzisiaj na rynku. Monetę będziemy mieć przyjemność wystawić na naszej aukcji premium we wrześniu. Będzie to aukcja, na której wystawimy w jednym dniu jedne z najrzadszych i najbardziej poszukiwanych monet z całego świata, banknotów, medali i odznaczeń. Jak zwykle będzie to ograniczona ilość. Tu nie ma mocnego nacisku na ilość, natomiast na jakość. Tego dnia staramy się pokazać Wam, na czym polega ta numizmatyka na najwyższym poziomie. Tutaj będzie to wydarzenie naprawdę mocno powiedzieć, że światowe, ponieważ zaproponujemy dość mocne, dość bardzo ciekawe i rzadkie monety. Dlatego chciałem Was serdecznie zaprosić 16 września do hotelu Raffles Europejski i właśnie na tej aukcji będziemy mieć przyjemność sprzedawać wielką kolekcję monet próbnych i drugie RP, którą udało nam się przyjąć na aukcję. Na aukcji pojawi się ich prawie 100 egzemplarzy z okresu drugiej RP. Będą to monety próbne, kilkadziesiąt egzemplarzy oraz kilkadziesiąt egzemplarzy z obiegu. Obiegu to znaczy monety, które wtedy były w obiegu. Natomiast tu nie ma nic wspólnego z obiegiem, ponieważ każda z tych monet jest w stanie pierwszym albo zbliżonym do pierwszego. Każda moneta znajdowały się w oryginalnym klaserze, który klient przestał kolekcjonować w latach 80. Więc wyobraźcie sobie, że ta kolekcja leżała sobie przez prawie 50 lat niedotykana i jesteśmy pierwszymi osobami, które wyjmowały każdą osobną monetę i właśnie przekładała do odpowiednich tutaj holderków i przygotowywała na aukcję. Między innymi był tam oczywiście duży srebrny Kopernik z 1925 roku. O monecie możecie więcej przeczytać w najlepszym katalogu na monety próbne II Rzeczpospolitej Janusza Parchimowicza. To jest strona 319, pozycja P167. Nakład zaledwie 100 egzemplarzy, moneta wybita, tylko tutaj jest sytuacja taka, że w 100 egzemplarzy zostały wybite monety i stemplem lustrzanym, i stemplem zwykłym. Natomiast nasz egzemplarz jest wybity stemplem lustrzanym. Jest to ekstremalnie rzadka moneta. Bardzo fajnie pokazane jest, jak ta cena rosła. Ostatnie wyniki były to na poziomie 70 tysięcy złotych na tą monetę. Jeszcze mój brat świętej pamięci mówił i pisał, że takich monet zaledwie istnieje na rynku około 5 egzemplarzy. Dzisiaj trudno określić, co jest na rynku, a czego nie ma, ponieważ wciąż nas zaskakuje niesamowicie nasz rynek numizmatyczny, że pojawiają się egzemplarze, o których marzyliśmy, nie wiedzieliśmy, że w ogóle mogą być na rynku, a one wychodzą na rynek aukcyjny. Więc nie powiedziałbym, że tutaj 5 egzemplarzy, natomiast do tego momentu dalej te egzemplarze, to jest, można powiedzieć, na palcach u obu dłoni policzyć i tak to wygląda. Natomiast monety tutaj próbne występują rzadko w kolekcjach i jeszcze rzadziej. Chodzi o całość zbioru, że trafia to na jedną aukcję i tutaj duży srebrny Kopernik. Zobaczcie na żywo, jak wygląda ta moneta, ponieważ jest niesamowita. 100 zł 1925 Duży Kopernik. Na awersie widzicie właśnie godło, stylizowany orzeł z koroną zawieszoną na wysokości łuku okręgu. Być może to jest zarys słońca, ale na tle niżej usytuowanego łuku zarysu ziemi. W rozwidleniu ogona orła data 1925. Po lewej stronie herb Kościesza, znak mennicy państwowej. Otokiem napis Rzeczpospolita Polska 100 zł. Na rewersie widzimy popiersie Mikołaja Kopernika, palcami obu dłoni przytrzymującego symboliczne słońce za ogniste promienie, a dwoma palcami lewej obracającego w powietrzu kulisty model Ziemi. Niżej w otoku nominał 100 zł. Prezentowana w katalogu srebrna moneta z astronomem to jedyna moneta 100-złotowa z okresu międzywojnia, a także jedyny projekt stempli obiegowego pieniądza, jaki wykonał wybitny rzeźbiarz Stanisław Szukalski. Nakład tej monety właśnie wynosił jedynie 100 egzemplarzy. Natomiast moneta, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, wybita stemplem lustrzanym, należy do ogromnej rzadkości. Brakuje jej większości zbiorów monet drugiej RP i znanych jest nie więcej niż 10 sztuk aktualnie na rynku. Okoliczności powstania tej monety są bardzo ciekawe, ponieważ podobnie jak opisywane już projekty z 1925 roku, 100-złotowa moneta z Mikołajem Kopernikiem była jedną z 7 powstałych w ramach przygotowań obiegowej emisji w złocie, która zakładała reforma Władysława Grabskiego.
Oryginalnym rysunkiem stempli zajął się tworzący przez większość życia w Stanach Zjednoczonych rzeźbiarz i uczeń Konstantego Laszczki, autor m.in. o 2 lata młodszych próbnych 50 marek złotych z kobietą z kłosami. Zarówno awers, jak i rewers monety zalicza się do najpiękniejszych, awangardowych projektów polskiego mennictwa XX wieku. Dlatego właśnie tak chętnie jest zbierana ta moneta, ponieważ ten projekt jest niesamowity i całkowicie, jeżeli byśmy położyli wszystkie monety próbne w jednym miejscu, to ta moneta całkowicie by odchodziła od innych monet próbnych, ponieważ jest to unikalny, w ogóle można powiedzieć wystający poza te czasy projekt. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Słynne zdanie Jana Nepomucena Kamińskiego znalazło obrazowe odwzorowanie na monecie. Oznaczony dokładnie w centrum 100 złotówki obrys gwiazdy przytrzymywany jest przez Kopernika palcami. Natomiast symboliczny model naszej planety zdaje się wirować na jego lewej dłoni. Zupełnie jakby astronom unosił go samą wolą. Opracowany niezwykle ekspresyjnie portret Kopernika, podobnie zresztą jak stylizowane godło na awersie, wpisuje się w pełną mistycyzmu do dziś często nieodgadnioną sztuką rzeźbiarza. W tym samym roku, na który datowana jest próba, dzieła Szukalskiego zostały uhonorowane najwyższymi nagrodami podczas paryskiej wystawy sztuki dekoracyjnej, podczas gdy jego wyobrażenie Mickiewicza wyłonione zostało jako zwycięski projekt pomnika w Wilnie. Ostatecznie model został uznany jednak za zbyt kontrowersyjny, przypominający słowiańskie bóstwo wieszcz na piramidalnych piedestalach, ale karmił orła strumieniem krwi z własnego serca. Do tych właśnie drogich Szukalskiemu nastrojów plemiennych nawiązuje wysokopienierskie godło na awersie, które oprócz akcentowania dostojeństwa i potęgi doskonale wpasowuje się w ówczesną stylistkę Art Deco. Twórczość autora stempli do jedynej międzywojennej stuzłotówki pokazana została w filmie Walka, życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego, którego produkcję zajął się hollywoodzki aktor Leonardo DiCaprio, uznający rzeźbiarza za swojego przyszywanego dziadka. Jak widzieliście na filmie, moneta robi niesamowite wrażenie na żywo. Jest to w 100% lustrzana moneta, ekstremalnie rzadka, znana tylko do 10 egzemplarzy. Tak jak wspominałem, mój brat twierdził, że jest do 5 egzemplarzy wybitych stemplem lustrzanym. Na pewno mogę się zgodzić z tym, że jest to moneta bardzo rzadka, poszukiwana i bardzo chętnie dołączana do monet tutaj kolekcjonerskich i również monet próbnych drugiej RP. Jest to najbardziej, można powiedzieć, awangardowy projekt wszystkich monet próbnych z całego okresu drugiej RP i na pewno będzie niesamowicie emocjonująca tutaj licytacja już 16 września w hotelu Raffles Europejski, na którą serdecznie zapraszamy. Również zapraszam na nasz drugi kanał YouTube, ponieważ stworzyliśmy specjalny kanał, który się nazywa Galeria Numizmatyczna Niemczyk. Tam będziemy pokazywać wyłącznie filmy prezentujące nasze numizmatyczne walory oraz wszystkie walory kolekcjonerskie na najbliższe aukcje. Chcieliśmy dzięki temu uzyskać po prostu, że na naszym głównym kanale, czyli Antykwariat Niemczyk, będą tam tylko filmy prezentujące, raczej nie prezentujące, a opowiadające o ciekawostkach z rynku. Będą tam wywiady, będą tam wykłady i będą tam różne nasze zaproszenia na specjalne wydarzenia. Natomiast na kanale Galeria Numizmatyczna tam będziemy prezentować wyłącznie filmy do naszych zbliżających się aukcji, właśnie tak jak tutaj na najbliższą aukcję proponujemy Wam coś niesamowitego z okresu drugiej RP. Więc ja serdecznie zapraszam, zostawcie subskrypcję, to na pewno zmotywuje nas do następnych filmów. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.